Star Wars Rebelianci, sezon 3, odcinek 4. Ale jak to? Przecież ostatnio był drugi. Ano okazało się, że pierwszy odcinek był podwójnym odcinkiem, dlatego trwał 40 minut, więc poprzedni odcinek był odcinkiem 3, ten jest odcinkiem 4, mniejsza. Ten film będzie miał 3 części. W pierwszej w 2 zdaniach streszczę odcinek dla tych, którzy nie chcą słyszeć spoilerów, a w drugiej części omówię odcinek z teoriami i oczywiście spoilerami, a na koniec przeczytam kilka waszych komentarzy z poprzedniego filmu. Tak więc odcinek ten zaczyna się od sceny, w której transporter rebeliantów zostaje zaatakowany i totalnie zniszczony przez Imperium. Niestety, ponieważ dla rebelii liczy się każdy pilot, jak i każdy statek, by pozyskać nowych rekrutów, Sabine, która najlepiej nadaje się na tę misję, ponieważ jej przeszłość była związana z Imperium, zostaje wysłana jako podwójny agent, gdzie ma pomóc w ucieczce grupie pilotów, którzy chcą zdezerterować z Imperium i wstąpić do rebelii. To tak w skrócie. Teraz przejdźmy do omówienia odcinka. Sam początek pokazuje bezwzględność Imperium, które nie ma najmniejszych oporów w zniszczeniu nawet bezbronnego statku. We are unarmed. You have no right to fire on us. I beg to differ. I jak niektórzy z was zauważyli, można tutaj znaleźć pewne nawiązania do Barona Fela, ale o tym za chwilę. Sabine zostaje wysłana na jednoosobową misję, oczywiście pod sprzeciwem Ezry, który chyba najchętniej robiłby wszystko sam. Nie Ezra, nikt się nie chce w tym odcinku. Zauważcie, że ludzie, którzy chcą uciec z Imperium, używają standardowego kodu rebeliantów, który mógłby użyć każdy. Dlatego Ezra krzyczy Ahsoka? Ponieważ myśli, że wiadomość mogłaby być od niej i mimo, że nie jest, no to jednak kurde, po co on to krzyczał? Jak dla mnie jest to oczywisty znak, że Ahsoka pojawi się w 3. sezonie, wcześniej czy później, no bo niby po co w innym wypadku miałby o niej wspominać w taki sposób? Jak wy myślicie? Dalej widzimy szkolenie pilotów, elitarne jednostki, w którym sprawdzana jest, czy piloci nie zawahają się wykonać rozkazu, nawet gdy dotyczy on zniszczenia bezbronnego statku, na którym mogą znajdować się cywile. Tutaj też widzimy pierwszą interakcję między Sabine a naszym nowym bohaterem Wedge'em, o którym porozmawiamy później. I ciekawe jest to, że pytali oni o swoje imiona, ale kazano im używać tylko i wyłącznie swoich numerów, co skojarzyło mi się od razu z Finnem i Przebudzeniem Mocy, i ogólnie jest tutaj też kilka innych nawiązań do tego filmu. Ogólnie szkoda, że wątek treningu trwał tak krótko, bo był fajny, ale o tym też za chwilę. Gdy Sabine nie wykonuje rozkazu, widzimy, że dostaje reprymendę od nowej postaci i tutaj zatrzymajmy się na chwilę. Jak już mówiłem, zauważyliście w moim poprzednim filmie podobieństwa do Star Warsowych legend, a dokładnie czerwonych oznaczeń imperialnych statków, co może być związane z elitarnym szwadronem, tak zwanym 181st Imperial Fighter Wing. I w tym odcinku widzieliśmy postać, co prawda nie jest Felem, jednak być może będzie jego odpowiednikiem w rebeliantach. Jeśli ktoś nie wie, o kogo chodzi, to już wyjaśniam. W skrócie, Soontir Fel był jednym z najlepszych pilotów w Imperium, jak i całej galaktyce. Swoją karierę zaczął wstępując do Imperialnej Akademii i w ciągu swojej trudnej i długiej kariery zyskał tytuł Barona Imperium, przez co jego nowy przydomek to Baron Fel. Ogólnie jego losy w legendach Gwiezdnych Wojen przeplatają się z losami Wielkiego Admirała Thrawna, więc być może Serkis będzie odpowiednikiem Barona Fela w rebeliantach. Zobaczymy. Dalsza część jest trochę chaotyczna i jak dla mnie dzieje się za szybko, bo tak samo jak przy szkoleniu pilotów Imperium, tak samo tutaj wszystko dzieje się o wiele za szybko, a szkoda, bo motyw był fajny. A chodzi mi o to, że Sabine, gdy rozmawia z Wedge'em, od razu bez wahania podaje mu swoją prawdziwą tożsamość, ponieważ ujawnianie tożsamości komuś, kto równie dobrze może być podwójnym agentem, jest najlepszym pomysłem ever. Sabine, don't! And now we have a name. Rozumiem oczywiście, że odcinek trwa tylko 20 minut, ale szkoda, że poświęcili temu tak mało czasu. Dalej widzimy, Kallus oświadcza, że nie wykrył żadnego spisku wśród rebeliantów, co wydawało mi się podejrzane i może się wiązać z pełną teorią, o której powiem później. Dalej Sabine wraz z trójką innych rekrutów próbuje uciec podczas treningu TIE Fighterów, jednak okazuje się, że była to pułapka, ponieważ statki były ustawione. Jeden z uciekinierów zostaje zabity, Ezra i Kanan muszą się wycofać, a nasi bohaterowie zostają pojmani, pod groźbą tortur próbuje się z nich wyciągnąć informacje. W tym odcinku ogólnie podobało mi się to, w jaki sposób zmieniły się złe charaktery. Mimo że to jest bajka, a nie wiecie, film 18+, to jednak widzieliśmy, jak bez zawahania na początku Imperium niszczy statki rebeliantów, czy gdy specjalnie na pokaz zabija się jednego z uciekinierów, tylko po to, by dać innym rekrutom znak, jaki los czeka dezerterów. Czy to w jaki sposób próbują oni wydobyć informacje, bo jak dla mnie czasami ci źli w poprzednich sezonach byli ciapowaci, więc jak dla mnie ta zmiana w tym sezonie jest na plus. W skrócie, dalej całej naszej trójce udaje się uciec. Ciekawe jest to, że gdy wpadają w pułapkę, pomaga im Kallus, mówiąc, że robi to jako wyrównanie rachunków z Rebem, po tym, gdy ten uratował mu życie w sezonie 2. I tutaj od razu coś mi nie grało. Domyślacie się co? Jeśli macie jakieś własne teorie, to możecie napisać je w komentarzach przed wysłuchaniem mojej, bo może nasze teorie się różnią. Okej. Moja teoria jest taka. Imperium nie słynęło jakoś z honorowych zagrań, co widzieliśmy chociażby na początku odcinka, gdy jego piloci niszczą bezbronny statek. Dalej widzieliśmy, że nasi dezerterzy jakoś nie są super dyskretni, dlatego właśnie Sabine tak szybko udaje się ich znaleźć. Więc dlaczego Kallusowi, który miał do dyspozycji taką masę środków, nie udało się niczego znaleźć? Nie wydawało wam się to podejrzane? Pozwolić uciec osobie, która mogłaby zdradzić położenie bazy rebeliantów, co mogłoby dać mu w Imperium wielki szacunek, posłuch czy nawet awans? Tylko po to, by spłacić rachunek jakiejś osobie, którą i tak chce się zabić? Nie, ja tego nie kupuję. Jak dla mnie nasz pan, o nie udało mi się znaleźć dezerterów. Jest tak naprawdę albo podwójnym agentem, albo zauważył, że tak naprawdę Imperium jest złe i być może tylko cały czas udaje wiernego poddanego, by tak naprawdę od wewnątrz pomagać rebeliantom. Ogólnie, jeśli nie wiecie, Admirał Thrawn w legendach został zabity przez jednego ze swoich strażników, a ponieważ jednak nie widzieliśmy Thrawna w oryginalnej sadze, to być może Kallus będzie tym, który zabije Thrawna w epizodzie 3. Co myślicie o takiej teorii? Wracając, dalej widzimy dalszą ucieczkę i tutaj mamy kolejne nawiązanie do Przebudzenia Mocy, gdy Sabine pyta się Wedge'a, czy potrafi latać tym statkiem, na co on odpowiada, że potrafi latać wszystkim. Czyli mówi dokładnie to samo co Poe. Pod koniec widzimy, jak udaje im się uciec w ostatniej chwili, zanim dopada ich Scaris, a odcinek kończy się powitaniem nowych członków Rebelii. Welcome to the Rebellion. Jeszcze dwa słowa o nowych postaciach. Na początek Hobby, postać, która występowała w legendach, jak i nawet przez chwilę zawitała w 5. części Star Warsu. Wedge tak samo występował zarówno w legendach, jak i w oryginalnej trylogii, czy na przykład w książce Star Wars Koniec i Początek, o której mówiłem w poprzednim filmie. Co zapewne oznacza, że obaj bohaterowie nie zginą w tym sezonie rebeliantów, dlatego na pewno zobaczymy ich w kolejnych odcinkach. I też taka ciekawostka, właśnie w książce, o której mówiłem, Wedge mówi, że skrzywdzili oni kobietę, którą on kochał. Więc sorry Ezra, ale jeśli chodzi o Sabine, to musisz się streszczać, bo być może masz konkurencję. Jeszcze mamy Scarisa, ale czy będzie on odpowiednikiem Barona Fela, okaże się w przyszłych epizodach, bo na pewno jedno jest pewne, że na 100% pojawi się on w kolejnych odcinkach. Teraz to, co mi się nie podobało w tym odcinku. Był zdecydowanie za krótki. Na przykład liczyłem na to, że zobaczymy, jak wygląda trening imperialnych pilotów, bo właśnie to mi się podobało, jednak poświęcono temu jakąś minutę w tym odcinku. Dalej Sabine dla mnie zdecydowanie za łatwo znajduje rekrutów, którzy chcą uciec i jakoś bez wahania, co już wcześniej mówiłem, podaje swoją prawdziwą tożsamość komuś, kto równie dobrze może być agentem Imperium. No dalej sami dezerterzy, mimo że jeden z ich przyjaciół zostaje zabity, kto by się przejmował. I ogólnie no cały odcinek był taki trochę w stylu zabili go i uciekł. Sabine przyszła, Sabine uratowała, Sabine poszła. Jak dla mnie odcinek był robiony zbyt na szybko, rozumiem, że trwa tylko 20 minut, ale dlaczego po prostu nie można było go rozbić na 2 odcinki? Bo ja miałem nadzieję na wyjaśnienie wątku Sabine, ale tak naprawdę nie dowiedzieliśmy się o niej niczego nowego. Osobiście poprzedni odcinek bardziej mi się podobał, dlatego że miał mniej wątków, dlatego twórcy o wiele ciekawiej mogli pokazać historią, jak i to, w jaki sposób zmieniły się dane postacie. Bo zobaczcie, czy nie byłoby fajnie, gdyby rozwinąć wątek szkolenia pilotów, albo życie jako żołnierza Imperium? Zauważcie na przykład, że Wedge mówi, że zapisał się tylko dlatego, że bycie wojskowym pilotem było bardziej ekscytujące niż pilotowanie zwykłych statków, a dopiero po jakimś czasie zauważył, że jednak Imperium nie jest do końca dobre. Wiecie, trwała wojna, być może niektórzy wstępowali do Imperium, bo nie mieli żadnego innego wyjścia. Więc może Luke, niszcząc Gwiazdę Śmierci, zabił tak naprawdę wiele niewinnych osób, które nie miały wyboru, bo nie można było po prostu od tak odejść, co było dobrze pokazane w Przebudzeniu Mocy. Ale być może realia życia w Imperium to temat na oddzielny film. I jeszcze 3 komentarze z poprzedniego odcinka. A może Maul zobaczył swojego brata zamiast Obi-Wana? To też ciekawa teoria. A mnie najbardziej rozwaliło zdanie, znalazł Holokron przy użyciu Hery. Widzimy także scenę, w której Maul znajduje Holokron przy użyciu Hery, Ktoś to zauważył. I komentarz 3. Zabęduje z Jar Jar. A więc to tam przez cały czas chował się po 3. epizodzie. Dobra, to był tylko taki test. Jeśli chcecie, możecie dać znać w głosowaniu w prawym górnym rogu w kartach, czy chcecie, żebym czytał wasze komentarze w kolejnych filmach. A teraz podsumowując, mam nadzieję, że kolejne odcinki będą robione nie w takim pośpiechu jak ten, ale zobaczymy za tydzień. A wy jak myślicie, czy odcinek był zbyt chaotyczny, czy powinien być rozbity na 2 części? Czy był on lepszy, czy słabszy od poprzedniego? Co myślicie o nowych postaciach, jak i o teoriach, które tutaj przedstawiłem? A może macie jakieś własne teorie? Sekcja z komentarzami jest do waszej dyspozycji i sorry za jakość dźwięku w tym odcinku, ale w trakcie montażu zorientowałem się, że mam problemy z mikrofonem. Mam nadzieję, że to zrozumiecie. A póki co to ja będę się z wami żegnał. Cebula 17 bez odbioru.